Ej, cześć, i czołem z tej strony zupełnie, absolutnie zapraszam na drugi odcinek z Drone Construction Simulator 2.15. Tak. Skończyliśmy ostatnio pierwszą misję pokazową. Pomiędzy odcinkami próbowałem tutaj troszeczkę, wiecie, zajarzyć, o co chodzi w tej grze. No i nauczyłem się mniej więcej czegoś, więcej. Próbowałem, zmagałem się z załadowaniem tej małej koparki na tą przyczepkę i nie umiałem, aż w końcu mnie oświeciło, się udało. Co prawda uważam, że pod pewnymi względami moje pomysły na załadowanie tej koparki były słuszne, natomiast gra niestety nie jest w stanie tego pojąć mojej słuszności. Dobra, jedziemy. Podpora musi być podniesiona. No właśnie, w ogóle co ja robię? Stój, wróć. Ja chcę wyjechać, a muszę przecież wziąć jakieś zlecenie. Spróbuję, wiecie co? O. Wyjść sobie na takie menu i mam tutaj zlecenia, które mogą podjąć. Jest pierwsze zlecenie. Dom jednorodzinny z poddaszem. Rodzina Zielińskich. Okej. Okay. Przyjmuję zlecenie. Co ciekawe. Dobra. Nic nie mówię. Mamy pierwsze zlecenie, czyli nie potrzebuję nawet przyczepki. Okej. Okay. I o to chodziło. Co to jest napisane? Aha. Dobra, jest podpowiedź. Zadanie 1 z 2. Zabierz ładunek 4 małe cegły. No, ale czemu to tak szybko znika? Ze składu budowlanego i przewieźć do zaznaczonego obszaru plac budowy. 4 małe cegły, ok. Odpinam to. Udało się. I jedziemy, nie? Oczywiście w przypadku... Przecież odpiąłem, o co chodzi? Dobra. Coś powariowało, ale... A, bo nie... Dobra, już wiem, o co chodziło. Jedziemy. Jest GPS, więc nie ma problemu. Tutaj niestety zatarasowałem sobie komunikację przez małą koparkę, która mi się przyda pewnie w innej misji. I jedziemy. Jak widzicie, nie ma ludzi. Ale to jest celowe. Zlikwidowałem wszystkich ludzi. Z uwagi na to, że... Ale i samochody nie jeżdżą, to nie jest dobre. Dobra, to tylko na tę misję nie będzie nic jeździć, ponieważ gra ma straszne wymagania, wiecie? I no jest problem, no. Że jest, spada poniżej nawet 20 klatek. No dobra, zaraz włączę, bo faktycznie tu się kiepsko jeździ, jak tu nikogo nie ma. Przyjechałem na budowę. A to chyba nie o to chodziło. To jest miejsce budowy. A ja muszę coś chyba zabrać ze składu, tak. Dobra. Mój błąd. Ale zrobimy to inaczej. Opcje. Grafika. A, ja ruch wziąłem niska, okej. Okay. No nie będą ci piesi. Zastosuj. Czyli jakiś ruch powinien być. A tutaj widać, że po wyłączeniu pieszych po prostu znika w ogóle ruch. Okej, okay, no... Wiecie, pierwsze koty za płoty. Trzeba to troszeczkę rozgryźć, tę grę. O, jedzie jednak coś. Czyli nie jest to całkowite bezludzie. Jedziemy do składu. Mam nadzieję, że... Widzicie, już coś haczy. Okay. O ile pamiętam, skład jest tutaj. Ciężarówka chyba za szybko jeździ w ogóle.
Tak, ciężarówki nie jeżdżą. Jest skład. Tylko nic tu nie ma. Chyba, że ja coś pokrzeniłem. Zaraz sprawdzimy. Tu jest jakiś pan. Spytamy się go. Okej. Okay. To już wiem. To ja muszę kupić. Zobaczmy, co tu jest. Zabierz cztery małe cegły glina. Cztery małe cegły. Raz, dwa, trzy, cztery. Kupuję. Pieniądze są. Jest ok. Wszystko fajnie gra, tylko muszę, wiecie, opuścić. Już nie pamiętam jak. Y? Tak. Zgadza się. No i trzeba poćwiczyć trochę jazdę wózkiem. Jedziemy, nie? W ogóle to jest na pewno widok z... O, wideł. I to będzie bardzo fajne, bo... Zobaczcie. Fajne jest przywiązanie do detali, bo... Zobaczcie. Palety euro są faktycznie euro i jednocześnie cegły są ładnie ostreczowane. Zmienię sobie teraz pozycję. Niewiele widzę, ale trochę za płytko wjechałem tymi widłami, ale okej. Wszystko gra, gra. Okej. Okej. Licznie. To mi się podoba. Troszkę inaczej to wygląda niż w tej innej grze. Czy dużo lepiej? No, wiecie, w rzeczywistym świecie nie można tak zmieniać kamerki, ale tu sobie trochę łatwiej. No, nie chcę zniszczyć towaru, więc. Podjeżdżam do przodu. Fajnie. Trochę się źle ustawiłem tą ciężarówką. Spróbuję to jakoś naprawić, wiecie. Wysiądę na chwilę. Tu widzicie, tu jest samoobsługa. Trzeba samemu wszystko po prostu. I obrócę po prostu ciężarówkę na... O, w taki sposób. Okej. Wszystko gra. Dostępne są nowe zlecenia. Of, mordy jeża, co tu się zrobiło? Jakiś błąd. Coś się zbugowało. Okej. Bym uszkodził.
widzicie coś? Coś poszło chwilowo nie tak, albo po prostu za płytko wziąłem tę paletę. Nie wiadomo dlaczego. Ale chyba tak było właśnie. Dobra. Teraz opuszczam. O, pięknie. I została mi jeszcze jedna paleta. Następnym razem spróbuję wszystko zrobić z zewnętrznej kamery. Zobaczymy, jak mi się uda. Albo może spróbować z kamery, no ale nie, bo z kabiny kierowcy niewiele widać, a tu nie można się wychylać. Jakbym miał okulusa może, to co innego, nie? A tak to niestety nie. Dobra. Okej, załatwione. Wszystko zabezpieczone. A może nie, może jeszcze trzeba chwileczkę zabezpieczyć ładunek, tak. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobra. Mam nadzieję, że tę trzecią paletę też zabezpieczono prawidłowo. No i jedziemy, tam będzie pod górkę, więc od razu wyczuję, czy jeżeli dojadę z czterema paletami, to znaczy wszystko się udało. Zastanawiam się, czy jest różnica między jazdą z ładunkiem i bez ładunku, czy faktycznie jest większy opór. Tak powinno to działać w symulatorze, prawda? Okej. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Jedziemy. Okej, dojechałem na plac budowy. Jest niepewnie, muszę wjechać. Zastanawiam się, gdzie muszę wjechać. Czy to wystarczy, jak wjadę tutaj? No i dojechałem, tak? Odbezpiecz ładunek. I co dalej? Tutaj żadnej... No rany, wydaje mi się, że to będzie bardzo... Zresetuję etap. I 0%. GPS pokazał mi, że mam tu przyjechać. No przyjechałem, i co dalej? Ta gra nie będzie taka łatwa, jak mi się wydawało.
Chyba nie mogę. Nie chodzi o to, żeby wyrzucić ten ładunek z przyczepy. To byłoby absurdalne. Co, mam wywrócić jak wywrotka? To się wszystko poniszczy. Jaki to był klawisz? Okej. A, spróbujemy. No, się trzymają. Nie ma tak lekko. No chyba jednak tak trzeba było to zrobić. To było dość głupie, ale no powinien być tutaj też wózek jakiś, żeby można było to przenieść. Etap drugi. Zabierz 4 małe dachówki szare. Okej. No dobra. Słuchajcie, głupie, nie głupie. To tylko gra. Jedziemy. Już się ostatnio zastanawiałem po nagraniu pierwszego odcinka, dlaczego ja nazywałem firmę Transpol. Jakbym grał w jakąś grę symulator transportowy, natomiast nie wiem, jakoś mi tak przyszło do głowy. A prędzej by to powinno się nazywać jakiś Transbud albo coś takiego. Transbud był kiedyś taka firma, może jeszcze nawet jest. Nie? Odległości są niewielkie. Teraz sobie ładnie jakoś zaparkuję, bo wtedy było to mało profesjonalne. Okej. Taki sposób myślę, że będzie dobry. Dobra, punkt numer 2. 4 małe dachówki szare. Fakturka czy paragon? Fakturka. No, to będzie dzisiaj odcinek trochę monotematyczny, bo... Stop. Muszę otworzyć. Tak. Bo będę tylko ładował wózkiem, ale to jest dobre, bo przynajmniej człowiek może się troszeczkę nauczyć, jak to wszystko działa. I już przy konkretnych misjach będzie to dużo prościejsze. Spróbuję teraz załadować to w inny sposób. To będzie taka odmiana. Nawet mi się udało. Zastanawiam się, czy jak zawiozę te wszystkie elementy, czy dom się będzie budował. Czy w ogóle, czy ja będę mógł budować dom. A po drugie, czy nawet jeżeli sam powstanie, czy faktycznie ta wioska się będzie rozwijać pod wpływem tego, że ja im tam, że ja wykonuję te zlecenia. No, interesujące. Okej. Może nie jest to dokładnie, ale najważniejsze, żeby nie uszkodzić palet, bo palety są zwrotne, więc trzy dychy takie ładne to pewnie kosztują.
Coś chyba za nisko. Okej. No i... Oj, zawadziłem. Już uszkodzona. Kilka dochówek się uszkodziło. O, rany. Szef mnie zabije. To już nie jest tak profesjonalnie, jak właśnie z widoku zza wideł. Zresztą ta druga bardzo ładnie się uda. Ta pierwsza jakoś tak krzywo. No bo słuchajcie, no bo co ja bym widział, jakbym grał z tego poziomu? Czy ja bym coś widział? Może kwestia nauczenia się, do jakiej wysokości mam. No tu zobaczcie, nic nie mogę. Nie mogę się wychylić, ale spróbuję zrobić taki numer, wiecie? Tak. I teraz wiem, na jakiej wysokości jestem. Powiedzmy tak. I teraz bym musiał zapamiętać. Mniej więcej. Rozumicie, widzicie, nie? I ten czwarty spróbuję zrobić tak właśnie z poziomu. No właśnie, kwestia nauczenia się wszystkiego. Dobra. I teraz spróbuję to tak, co ta myszka tu robi? Wybadać grunt. Wydaje mi się, to było mniej więcej na takim poziomie. Teraz ocenimy. Za bardzo przejechałem. No. I już skumałem, o co chodzi. Wiem, jak to jest. Trochę za szybko jeździ ten wózek. No, ale te wózki są takie, że czasami wariują. I git. I się... Za wysoka prędkość. Dobra. Wsiadamy. Jedziemy. Zamknęło się. Stop. Właśnie. ABHP. Dobra. Jedziemy. Muszę poznać skrót, jak te kamerki się zmienia, żebym nie musiał przełączać po prostu jednym klawiszem, tylko... Lusterka przeszkadza. Na razie to jest właśnie symulator szoferki i wózka widłowego. No ale to i tak jest jakiś progres niż Destruction Simulator, nazwany Construction Simulator. Construction Machines. Tak naprawdę było Destruction Machines. Więcej się tam niszczyło niż się budowało. Patrzcie, zobaczcie, jak fajnie. Faktycznie zostawiłem i zobaczcie, jaki piękny domek. Śliczności. Okej. Teraz troszeczkę cofnijmy. No szkoda, że nie ma widoku z pierwszej osoby, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Tak, wykręcimy. To jest to. I teraz do góry. Wiem, że to jest mało profesjonalne.
Pewnie jest potem możliwość zakupu jakiegoś. O, tam jeszcze zapomniałem. Odbezpieczyć ładunek. O, jak ślicznie. Nic się nie uszkodziło. Prawie. Cóż dalej mnie czeka? Ostatni punkt podróży. Materiał izolacyjny ze składu budowlanego. Razy dwa. Fajnie. Jedziemy. Jeden odcinek będę musiał poświęcić takiemu, żeby się przejść po okolicy. Taka wizytacja. By poznać, gdzie się chodzi do kościoła, gdzie, nie wiem, do teatru i te sprawy. Okej. Chyba tylko jestem, tylko ja kupuję chyba w tym sklepie, bo wózek jak stał, tak stoi, nic tu się nie dzieje. W ogóle czy tu zapada noc, czy jest cały czas dzień? No, a tym samochodzikiem, Renault Twingo? Renault Clio, prędzej, tak, tu Clio jakiś, to mi się przejechał. Materiał izolacyjny razy dwa. Dobrze mi podświetla, to nie muszę szukać. Sobie tu ładnie teraz otworzę. Jaki refleks, ja już wysiadłem, a silnik dopiero odpala. No, okej. Powinienem się zastanowić nad zakupem nowego pojazdu. No tak, nowy samochód by mi się przydał. Jakiś Porsche, Porsche Cayenne albo coś w tym stylu. Tu masz rację. Dobra. Fajnie są odwzorowane te wszystkie rzeczy, że faktycznie ta izolacyjna... Ten materiał izolacyjny faktycznie wygląda jak materiał izolacyjny. Jak na grę z 2015. No nie, to całkiem niedawno było. To jest całkiem spoko. Tu mam taki patent, już wam mówię, jak to wybadałem. Że zjeżdżam mniej więcej do... Jak jest prześwit między kierownicą a... deską, to zjeżdżam w połowę tego przedniego takiego metalowego elementu tych wideł i to jest mój patent na to, żeby równo wcelować w paletę i wydaje mi się, że to jest dobra tolerancja, żeby trafić. Na razie jeszcze nie było żadnej wpadki, więc jest ok. I idzie wszystko sprawnie, świetnie i o to chodzi. I bardzo pro. Ok. Samochód odpalony. Podniesione. Jedziemy. Stop, widzicie? Zawsze zapomnę zabezpieczyć ładunek. Żeby nie latał. I to będzie chyba Fajrant dzisiaj.
Co tu się zrobiło? Jakiś korek. Fiat 500 z jakimś innym samochodem się zderzył. Ale nic to mnie nie interesuje. Niech czekają na policję, spiszą protokół, a ja jadę. Bo robota sama się nie zrobi. Kurczę, i przez to przegapiłem zjazd. I na miejscu. Jakie ślady zrobiłem. Czy mandat dostanę za zabrudzanie powierzchni? Okej. Jeszcze wysiądę. Odbezpieczę. Dobra, cofnę. No i... Czyli nie użyto dachówek, więc pewnie najpierw musi być ta, ten element szkodliwy społecznie. Materiał izolacyjny najpierw pewnie musi być dach pokryty materiałem izolacyjnym, żeby można było to wszystko ogarnąć. No, ta się uczepiła, no. Spadaj. Jest. Oczyść teren budowy. Mała ciężarówka z platformą. No to to jest to. Nie rozumiem, o co chodzi. O. Mogę zatrudnić pracownika. Ojej. Coś się stało złego. Rozliczenie. Dom jednorodzinny z poddaszem. Etap pierwszy, etap drugi. I zarobiłem, słuchajcie, doświadczenie. 1440 expów i 36 tysięcy euro. Wspaniała sprawa. Widzieliście to? Aż podskoczyła moja mała ciężarówka. Dobra. Do następnego odcinka. Cześć.